Cześć, z tej strony Michał, jest jednym Miki. Cześć, witajcie, jestem ja. Dawno, dawno nie nagrywaliśmy odcinka, ale mi coś FPS-y spadły. Dawno odcinka nie nagrywaliśmy, choć wy tam widzieliście ostatnie odcinki. Znowu lato, a ostatnio był chyba odcinek z jesieni chyba. Już nie pamiętam nawet, bo tamten odcinek nagrywaliśmy chyba... Dobra, chodź, nie pitol. Czekaj, bo muszę nabytki zaprezentować. Aha. Nowe nabytki, czyli kronę. Kronę z Fardo RC930 i Wiata, taka drewniana. Desek Bobcat 863 High Flow Turbo, agregat 6-metrowy No, uprawowy. turbo to musi być, bo w każdym pojeździe mamy teraz turbo. Uprawowy. Tak. Nawet w New Holandzie. Cicho bądź. Samozbierająca chyba była. Przyczepy dwie HW, takie ładne, wysokie, z wysokim tym. Co tu jeszcze? O, New Holland taki ładny, nowy TM 190 koni. Z beczką, obciążnikiem. Kosiarka Wikona doszła jeszcze przetrząsarka Kuna. Tak myślę, czy coś jeszcze. No i wiadomo, sprzęt do Bobcata, ale jeszcze zobaczę, czy w stodole czegoś nie ma. No Dobra, nie ja ma. jadę, bo ty się nie A wybierzesz. ten siewnik chyba był. Dobra, no. Także to tyle z nowych nabytków, bo aż tyle ich było. A dawno odcinka nie nagrywaliśmy po prostu, bo graliśmy sobie i nie nagrywaliśmy, nie wiem czemu nawet w sumie. Jakoś takie, nie wiem czemu. No i jedziemy pracować, bo jeszcze dwa nowe pola doszły, ale na odcinku wam... No, dwie łąki doszły? Nie, ostatni był zimowy odcinek. Dwie łąki nowe doszły i pola też Nie, dwa. no w sumie łąka to chyba jedna doszła, bo tamta była. No, zimą była. No, ale no to i tak wam pokażę. No i w następnym odcinku może sianokosy wam nagram, więc zobaczymy. Bo teraz żniwa, na razie jedno pole, aby wykosiliśmy z jęczmieniem. Zobaczycie zaraz jakie. W No i sumie. trzeba od razu spresować, żeby suma nie znikła po prostu. No, bo jedziemy na nie właśnie trasować, Miki zaraz będzie zbierał. No, a tu po lewej się ukazuje łąka właśnie taka mniejsza, co zakupiliśmy za 10 tysięcy, a tamten zakupiliśmy chyba za 35, jak dobrze pamiętam. No i jakby ktoś tam mówił, że skakowana kasa czy coś, to od razu mówię, że nie. Po prostu zimą tyle za zbiory dostaliśmy i tyle dostaliśmy za mleko, że głowa za mała, aż sami z Mikiem byliśmy w szoku. No i... Dokładnie. No i tyle w temacie, jakby ktoś tam się po prostu pluł w komentarzu. I tam dziękuję za 107 łapek pod ostatnim filmem. Bardzo dziękuję. No i łapeczkę możecie też zostawić, bo to motywuje teraz, bo tam zobaczyłem, kurde, ostatnio mówię, o, 107 łapek, trzeba siadać, nagrywać. Tak, to tak było. Miki tam burty na sznurek ma takie zamykane. Z kabiny Tak, się zamyka. tak. No. Jęczmienia nawet oddało, tu z 3 hektarów dało nam... Dużo. Dużo. Dobrze powiedziane. No tam na hali widzieliście zresztą ile chyba. No, wjedziemy sobie tutaj takim skrótem. Dobra, wpierw Od razu chodź tu z presji poprzeczę. Chodź tu, chodź. Nie, no ja sobie tutaj tak będę jechał. No, to jeszcze... poprzecza, o kurde. No, jadę. Już belka pierwsza. No i to chyba tyle było w sumie z nabytku, bo tak... A, jeszcze beczka nowo do nas stała za tym. Za wiatą, zapomniałem o niej. Ej, nawet jeszcze nie widziałem. No, bo starą beczkę na wodę sprzedaliśmy i kupiliśmy też taką Forsita, tylko 80-45, a tą do Gnojowicy my mamy 100.45. Czekajcie, muszę No, sobie jechać czyli tu. taką mniejszą. Muszę sobie jechać nawrócić. Ogólnie wam jeszcze pokażę na minimapie, jak to pole wygląda. To pole numer 16 właśnie zakupiliśmy i zakupiliśmy jeszcze pole numer 47, jak tam ktoś na minimapie widzi. Dobra. No, prasuję zetorem, bo po prostu lubię zetorem z prasem jeździć. A jakoś New Holland to taki chyba trochę nawet za duża wyciągnie. No, 190 koni, taka prasa, no to w sumie no, mogłoby być, nie? No ale... Ale stara gwardia, można powiedzieć, jedzie. Dokładnie. No. Już myślałem, że belki nie będzie, nie? Dobra, zdjęcie sobie Halo? robię, mamy Wow. takie ciulowe. Co muszę jeszcze drzwi pootwierać, bo to, że Miki teraz jadę już na długość, bo tutaj ciężko będę nawrócić. Dobra, ale zrób może ten... No już za późno, no bo ciężko będę miał nawrócić, bo tam krzaki są. Maska długa. New Holland chyba jest podobna długościowo, ale szersza. No, New Holland jeszcze w starym malowaniu fiatowskim. Taki już trochę wyblakły, prawie że brązowy ten New Holland, ale może się kiedyś go opędzluje jeszcze, zobaczymy. Opędzluje tam. To teraz pędzlem maluje, nawet ja pędzlem nie maluję. No. No, ale też odcinka tam może nie było nagrywane tak długo, bo
Byliśmy ostatnio z Mikiem na Krzyżące, takiego pana właśnie, co byliśmy 2 lata temu. Co prawda nie ma nic nagrane, bo ani statywu nie wziąłem. No, ale Tak, sobie sobie pojechaliśmy. Ja tam trochę później pomagałem, a Michał sobie jeździł. No ja też w sumie pomagał. też pomagałem, bo zamykałem przyczepy, no. Bo jeździły tak. Jakby ktoś ciekawy był, oczywiście renówka, nie wiem jaki model dokładnie, ale chyba ona ma 100. Chyba to była 730 RZ, ale nie jestem pewny. Aha, ale ona ile ma koni? 180 chyba, nie? No, jakoś tak. 180 koni, Kubota 128-konna, zeszłoroczny nowy nabytek, i Kubota 100-konna, 105-konna. Tam Tak, model też jest, zeszłoroczny nabytek. no, model jest tam coś tam, M coś tam 100 i coś tam, a tam to jest M coś tam 128 i coś tam, Tak, i to wszystko jeździło z takimi forsznitami, dziesiątkami. no. O, i John Deere taki był No, duży. jeszcze John Deere był 69-20 z przyczepą Fligla, z ruchomą, nie, ruchomą podłogą w sumie nie, bo wypychaną taką podłogą. Dwuosiówką po prostu. I klas Jaguar 900 chyba 80. A nawet nie wiem. O ile się nie mylę, z przystawką Krona. Myślę też dziwne, że znaczy dziwne. 7,5-metrową, panie. No, 7,5-metrową chyba 8 rządków ona zabierała. A to ile jest rządek, Michał? Właśnie nie wiem, tak To może. 65 centymetrów. Ta? No, bo tak do kuku na kuku... O Boże, bo tak do kukurydzy na ten, na ziarno jest to 75. Aha, bo wam powiem, że teraz jadę kiszonkę nagrywać po niedzieli najprawdopodobniej, bo dzisiaj miała być, ale dzisiaj odwołali i właśnie. Czemu ty w koło jedziesz? Nie wiem. To się jedzie co drugi, albo No raz w dobra, Miki, kwadransie. następny ten, to teraz będę jeździł ten. No tak jakoś to przyczę zrobiłem i potem nawracać mi się nie chciało. Tu drugi balot jest jak coś, nie? Może Jenek tutaj trochę Tokio Drifta będzie robił. No, Bobcata zakupiliśmy z tego względu, że po prostu jako pomocniczy, wiecie, balota czasem podwieźć do obory czy do paszowozu No, wrzucić, jak ale robi robotę, nie? robi, no po prostu dwunastkę i aż tak już nie przeciążamy, że tak powiem. Nie, no przeciążamy, nie przeciążamy. No po prostu nie jest aż tak już używana przy tym turze jak kiedyś. Bo teraz czy tam podgarnąć coś, to nie miotłą i sipą, tylko Bobcatem łyżka, nie? I na łyżkę się wmiecie elegancko. Nie trzeba sipą i taczką, tylko normalnie sobie bierzesz, wjeżdżasz do obory i Gida. No, zboże też na hali nim podgarniałem, wygodnie też. Co prawda, wysoko podnosi strasznie, wam powiem, że na rozrzutnik nasz by lekko sięgnął, ale nie będziemy przecież ładować łyżką dwutonową rozrzutnika. Będzie tu gdzieś belka? 12 ton. No, tu będzie zaraz, za moment. Sprzyczam akurat, nie? A tam też jest. Dobra, to poczekam za tą. Dara będzie, bo już mam tu mi pika. Ty, ale mam tylko 15 litrów za to, że zapomniałem zatankować. Tak na oko, o, tak powiem. No i łapeczkę w górę możecie ludzie strzelić. I subika, jeżeli nie subskrybujecie. Pamiętajcie, to ważna rzecz, A, jest spukłem. like i subskrypcja. I możecie też napisać, czy wam się odcinek podoba właśnie, czy nabytki też fajne, czy wam się nie podobają. Jak wam się nie podobają, to macie problem. Oj. Nie, no tak, na serio, no nie będziemy wymieniać, no przecież co chwilę nie będziemy wymieniać, bo to realna seria, no skąd pieniądze brać, no widzicie, 17 tysięcy aż na koncie jest, a patrzcie ile krów nam się rozmnożyło, 106 krów, no widzicie, nawet nie mają tyle żarcia, że ten, bo słoma nam po prostu się skończyła w zimę i teraz dopiero pierwsza słoma jest praktycznie, bo rzepaków w tym roku nie mieliśmy na szczęście i można było jechać ciąć jęczmień na zimę, więc to stwierdziliśmy, że jedziemy w jęczmień wpierw. A potem dzisiaj może pod wieczór się pojedzie zciąć drugi pokos traw. Zobaczymy. No nie, bo to byśmy musieli od razu sprzątać. No może się na jednej łące by się zdążyło chociaż, nie? No to chyba na tym trójkącie. Nie, na trójkącie to tam z samozbierającą się pojedzie. Właśnie nie wiem, czy samozbierającej chyba nie było. A nie, bo na jesień ta łąka była. To samozbierającą chyba wam Posiadno pokazywałem. zbierający mieliśmy na kiszonkę. No, na kiszonce już była faktycznie. No bo ona do kiszonki też czasem trawę się pozbiera, jak tak wiecie, do krów, żeby z tego siana cały czas nie dała, tylko dostaną coś takiej mokrej trawy też. Nie siano kiszonki typowej, tylko po prostu trawy takie wiecie, z pnia. Czy jakoś tak to się mówi. Nie wiem, nie znam się, łąkę mam, ale nie tnę. W Och. dzierżawę dana. No. No i właśnie u tego pana, co tam ma, jak ktoś kojarzy, tam właśnie filmów z real life'a, o
Tak ładnie powiem. Boże, ty jedziesz ją presą jak chcesz. Z Inglisza. No! Żebyś wiedział. Ja jeżdżę po swojemu. Co się dziwisz? Kursów tam jakichś nie mam, bo chyba nie ma na plaży nawet kursów. Ale chociaż mógłbyś jeździć jakoś tak w miarę równo. No co, no kurde, chciałem, a żeby... A nie, objechałem raz w koło, raz przy razie, raz przez środek. Co przez środek? Teraz jadę ten, teraz będę jechał ten, tak jak mówiłeś, że co któryś rządek mam jechać. No bo dlatego tak daleko, bo chciałem, żeby belka na przyczu była, wiesz? Mikołaju, nie denerwuj się, zrobimy po mojemu. No. Dzisiaj mamy, czekaj, co my mamy dzisiaj, Mikołaj? Czwartek. Ostatni czwartek w wakacje 2018. Wam powiem. Jak ktoś by niestety nie wiedział. Jakby ktoś nie wiedział, że już koniec wakacji. Normalnie przeleciało, nie jak szczała. No, też wiadomo, aktywność na kanale trochę będzie mniejsza. To wiadome. Może nie w pierwszym tygodniu już szkoły, ale w drugim, trzecim to z czasem to się będzie raczej zmniejszało, bo Miki też do szkoły średniej idzie, jak to się tam mówi. I ja tam do trzeciej gimnazjum, więc trochę... No ty to tam. No, ja tam i tak nigdy się nie uczyłem. A Miki, Miki się będzie raczej uczył, nie? Tak, trzeba. Trzeba. Pani potrzeba? Chociaż trzeba na odcinku powiedzieć, że Miki się uczy, żeby mama myślała, że się uczy, jakby oglądała. A nie uczę się, ja się uczę. Chyba na prawo jazdy tylko. Tak. No. A na pryzmie jeszcze tak wam dopowiem, wracając do tej kieszonki, była renówka Mikijaka, bo ty nią jeździłeś, jako pasażer. 730 RZ. No i JCB ładowarka taka starsza jak z DLC stare, ale jare, i MTZ 82 z obciążnikiem, a Miki tam miał jakiś lemierz, nie? Ta, no taki kurde lemierz z tym zakiszaczem. No, z zakiszaczem takim opryskiwacz taki jakiś tam inny. Taką beczkę z dwoma dyszami. No i tam lali, no chłopy. Zakiszacz. Ja tam chciałem Mikołajowi pokazać, jak się leje zakiszacz, ale... Nie, ale nie wypadało. By mi nie kupili, bym ten... By mi nie sprzedali, bo to ten, tylko dla letnich ty. No. Ty tu dwa baloty są, nie? Jak coś. Aha, ty już wziąłeś tego jednego. Dobra, cicho, to jeden jest. No, kukurydza w tym roku taka gdzieniegdzie niskawa, gdzieniegdzie taka wielka, że ten... No, ale już nawet ludzie, z czego wiem, że ludzie na ziarno nawet już tną, więc kurde, w tym roku to jest tak wszystko poprzyspieszane, że... Ja nie pamiętam, kiedy kiszonka była cięta w połowie sierpnia, nie? Bo już w połowie sierpnia niektórzy zaczynali, nie? No, akurat tutaj u nas na wsi późno zaczynają, znaczy się późno, no tak w środku można powiedzieć, bo zaraz końcówka będzie tych kiszonek. A tak to, no ogólnie tu patrząc, bo kiedyś jak jechałem właśnie do Skorzęcina na dwa dni, nad jezioro, to już wtedy tam cieli, a to było lekko dwa tygodnie temu, bo jechali, nawet jak jechałem w jedną stronę widziałem ich i jak wracałem też ich widziałem, nie? No a jak jechałem tam do, to właśnie na jednym gospodarstwie pod Skorzęcinem też właśnie robili kiszonkę. No to grubo, tam już dawno pewnie pokończyli, bo to tam wiesz. No niektórzy, no wiadomo, nie? No u nas jeszcze, no... czterech gospodarzy, w sumie z pięciu, co krowy hodują, więc... Nie, z sześciu, co krowy hodują, albo bydło, o, tak powiem. Ej, jęczmień zapotrzebowany, Miki, pakujemy na przyczepy, ty. O matko. Jak skończymy odcinek. Więc jak zajdziesz do domu, to ten, przepnij się poduszkę. No i mówiłem, a mówię, dobra, ja tu już nie będę tu wyzywał. Albo bobcatem się załaduję, dzisiaj przydatny jestem bobcat czasem. Będzie belka? No to kurde. Teraz musi poczekać. Co, chciałeś mnie przepuścić, tak? Ale... Tak. Ta twoja uprzejmość bokiem wyszła. Boże, nie wiem co to znaczy, że ci komuś coś bokiem wyszło, ale mówię, nie? No super. No, dożynki będą w niedzielę teraz najbliższą, drugiego. W Kowalewie zapraszam, ja będę. Coś. Się możecie kontaktować na Funpage, tam w opisie jest. Możecie tam łapkę, lajka tam zostawić na Funpage. I na Funpage możecie też napisać Michał, jestem na dożynkach. Zbije szpionę, czy coś takiego. Czy tam Mikołaj, bo Mikołaj też tam na fanpage'u przecież ma tego, nie? Tak. No. Że też. Ja mam też, bo Miki zakładał. No, no, no. No tak. I zaraz pół pola będzie mieć stresowane, Miki. Widzisz, tutaj jest ślad po tym wąskim przejeździe moim. Dokładnie.
O Boże. Jezu, Gienek, jak ty jeździsz. Nie widzisz. Dobrze, że wyhamowałem. No, światła są w presie podłączone, a ty nie widzisz. No, zaraz powie, że się kurzy pewnie. O, tam kurzu naleciało. No, odcinek może trochę dłuższy dzisiaj zrobimy, żeby więcej reklam się wyświetlało, nie no, żartuję. Oj. Nie no, zobaczymy jaki ten długi odcinek wyjdzie, może Niki mi się da. Ej Niki, mogę z belkami sobie pojechać do domu? To czekaj, trochę tutaj napakuję. Ale przecież już pełno przyczepa jest. Jeszcze nie jest pełna. No nie kładę do góry, bo bobkatem zaś nie sięgnę. Pięknie. Chuja Tak, ty. bobkatem nie będziemy układać, tylko będziemy układać dwunastką, pier. O Boże. No bo raczej plan jest właśnie pod tą wiatę nową układać. Nie w garaż. No, a ta wiata dopiero jak kupiliśmy bobkatę, to tak wyszła plana, bo tutaj promocja na deski była i. W tartaku robili przecenę. O, i żeśmy tam ścieli dwie śliczki, cztery buki i deski były nawiate. No jo. Mama mi krzyczy, że pieprz dostanę, nie wiem czemu. O matko. To chyba niedobrze. No, patologia. Dobra, także będziemy kończyć pomału już, bo tak będzie to pewnie coś około 15 minut, ale zobaczymy jeszcze. No, 16 nawet. Nie ma co zanudzać za długo tym presowaniem, bo nikt mi tu nie chce przyczepy dać, jak widzicie. A jak skończę nagrywać, to mi już zupełnie nie chce, nie będzie chciał dać. A No, gdzie tam? Zapomnij. łapkę w górę może się zostawić, napiszcie w komentarzu coś tam ciekawego i subika też może się zostawić. Trzymajcie się do kolejnych. Na razie, cześć! Cześć.